Proszę. Szydełkowanie moją pasją. Cześć moi drodzy. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam książkę niezwykłą. Jak pewnie wiecie, a może nie, szydełkowanie i robienie na drutach jest moją wielką pasją. Dlatego każda książka o dzierganiu i rękodziele stanowi dla mnie nie lada gradkę. Mam takich książek już sporo na półce. Bardzo lubię do nich wracać, szukać pomysłów na nowy dziany projekt. Ostatnio do tego mojego zbioru dołączyła książka Marty Trendy wyjątkowa pod wieloma względami. Zanim przejdę do opowiedzenia Wam, jakie informacje można w niej znaleźć parę słów o szacie graficznej, bo naprawdę warto o niej wspomnieć. Crafting, kreatywne DIY dla każdego, jest pozycją przepięknie wydaną, a jest to zasługą wydawnictwa Septem. Oprawa zintegrowana czyli coś pomiędzy miękką a twardą okładką kształt zbliżony do kwadratu w środku papier bardzo dobrej jakości no i w końcu bajeczne zdjęcia. Tych zdjęć jest bardzo dużo, bo autorka stara się w jak najbardziej przystępny sposób nie tylko opisać, ale też pokazać różne techniki rękodzieła. Wszystkie ilustracje utrzymane są w jasnej tonacji i nadają tej książce niepowtarzalny klimat. Informacje zawarte w środku podzielone są na pięć rozdziałów: szycie, barwienie, przędzenie. Dzierganie i szydełkowanie. Każdy z tych rozdziałów zawiera część opisującą, jak zacząć, jakie przybory będą potrzebne i jak wyglądają podstawy danej techniki. Znajdziemy tu też instrukcję wykonania kilku projektów samodzielnie. Na zdjęciach, krok po kroku, pokazane są kolejne etapy pracy. Część książki poświęcona szyciu na maszynie jest dla mnie prawdziwą skarbnicą wiedzy. Zawarte są w niej wszystkie informacje, które powinno się znać. Począwszy od budowy maszyny do szycia i jej obsługi, po tworzenie wykrojów i cudowne projekty. Barwienie włóczki to coś, czego kiedyś chciałabym spróbować. Autorka opisuje w tym rozdziale, jakich barwników używać, jak je przygotować oraz jak wygląda sam proces farbowania nici. Kolejna część książki poświęcona jest przędzeniu. Czy może być coś bardziej magicznego od zmieniania ostrzyżonego owczego runa w równiutką nić włóczki? Mi szczerze mówiąc kojarzy się to z bajkami, ale sam proces jest z pewnością niezwykły. Czy wiecie, że można też prząść z wyczesanego psiego włosa, zraz takich jak sziczu czy czałczał? Rozdziały czwarty i piąty to dzierganie i szydełkowanie, tematy, które najbardziej mnie interesują. Jeżeli chodzi o druty, obejrzycie na zdjęciach ich rodzaje, poznacie podstawy dziergania i technikę wykonywania ściegów. Autorka nauczy was czytać schematy, a na koniec zaprosi do wspólnego robienia na drutach czapeczki, kardigana, poszewki i pledu. Dział o szydełkowaniu jest równie bogaty. Jak dobrać szydełko do włóczki? Jaką włóczkę wybrać? Jak zacząć szydełkować? Na te i wiele innych pytań odpowiada autorka. Poza tym mamy tu pokazane podstawowe sploty i ich symbole, schematy graficzne prostych elementów oraz projekty dywanika, koszyczka, pufy, kocyka i przytulanki. Bardzo spodobał mi się też pomysł autorki kończenia każdego rozdziału częścią pod tytułem Chcesz wiedzieć więcej? Pani Marta Trenda podsuwa nam w ten sposób ciekawe linki do stron, Filmów, sklepów, podpowiada tytuły książek, adresy warsztatów wszystko, co przyda się do dalszego rozwijania swojej wiedzy na temat tworzenia rękodzieła. Prawdziwa, niekończąca się skarbnica wiedzy i inspiracji bardzo Wam tę książkę polecam. Przydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl – szydełkowanie moją pasją.